Ja witam, dzisiaj sobie pogramy w Legacy Steel and Sorcery. Jeżeli dobrze pamiętam, tak się ta gierka nazywa. Ta gra jest, jakby to nazwać, RPG-owym Extraction Looterem. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zagramy sobie Warriorem. Mamy tam kilka klas i tak, jesteśmy w lobby. Tutaj jest podobnie do tego, jak wygląda to na przykład w Dark and Darker. Tylko to wiadomo, z temu jeszcze nie wszystko jest zrobione. Tutaj mamy NPC-ów, mamy alchemista. Możemy u niego kupować jakieś tam fiolki, potki. Możemy craftować. Tutaj mamy armory. Tutaj jakiś enchant, jakieś gemy. Tailor. Tawerna, czyli jakieś żarcie. Max health. Tutaj jakieś skrzyneczki, bronie. O, ogólnie mam 100 golda na start. A broń kosztuje ile? A tu hand. O, 140. No to niestety nie stać mnie. Czekajcie, tu jest napisane 140, a w prawym dolnym rogu tej broni jest napisane 40. A 140. Okej. Okay. Czyli nie jestem w stanie tego kupić. A tu dyszka, o. 162. A moja broń ma ile? Charakter. A nie to. Inventory. 162. Aha, czyli to jest po prostu ta broń. Dobra, mamy questy. Teraz tak. 4 szkielety. Zbierz czerwone grzybki. King's Mint. Nie wiem, co to jest. To jest zabicie dwóch graczy. No dobra. Mogę mieć tylko 3 questy i jest full. I nowe questy będą dopiero za 2 godziny. Okej. Okay. Tutaj mamy jakby naszą chatkę, która docelowo rozumiem, że będzie rozbudowywana. Na razie nie da rady. To jest in progress. Nic się nie da na razie zrobić. Storage też można upgrade'ować. No i co? I tak to wygląda. Tutaj mamy mapę, gdzie idziemy. I mamy Greenwood i Greenwood Solo. Ja oczywiście idę na solo. Aha, czekajcie. Tylko ja bym jeszcze wziął sobie tak. Potki mam. Weźmy jeszcze to i to. Dobra, tu rozumiem, że są chyba safe pockety. Hidden bag. Czyli tu jakieś wartościowe itemy można chować. No i tutaj mamy jakieś tam podstawowe itemy, nie? Tutaj jeszcze nasza postać ma status, czyli wszystkie staty. Skille. Czyli mamy tak, Wirek. Quake. Nie wiem, czy to jest albo to, albo to. Nie wiem, jak to działa. Iron Grip. Przyciągnięcie. Rampage. Czyli co, po prostu szybciej bijemy, tak jakby buffik to jest? I tutaj mamy czerża, czyli dobiegnięcie, daszek, to jakieś toolsy. Dobra, idziemy na solo, play. To jest demo dopiero, mega wczesna wersja gry, więc jeszcze za dużo tego nie ma i no, cały czas muszą to dopracować. No i tak, jesteśmy w grze, o widzicie zresztą, ściana, bo jestem gdzieś na końcu mapy, ta, to jest koniec mapy. Nieoteksturowana ściana. Tutaj mamy wilka. Są gdzieś... A, pod kontrolem jest dash. I czekajcie. Jeden? Nie dosięgnąłem go. No dobra. Dawaj. Aha, dostałem. Kitka. A tak bym... Plagowane to jest, mam wrażenie. Uniknąłem. Nie wiem, czy to jest kwestia serwerów, czy kwestia netcode'u. Dobra, no i oczywiście zawsze mamy lucik. Idziemy dalej. O, tu jest gracz chyba jakiś. Dobra, go tutaj uwalimy. Dawaj go. A nie, to wilk się bił ze szkieletami chyba. Okej, padły szkielety. I co my tu mamy? I ząbki.
Cyk. Cyk. I tyle? Tu jest skrzynka jakaś. Okej, okay, kompas. Common treasure. Wolfpunk. Nie wiem, schowam sobie to. Tu coś mogę jeszcze zlucić? O, to mogę zlucić. Pieniążek. Lilia. Aroła nie potrzebuję. Tu chyba jeszcze coś jest, nie? Ta. Skóra. No dobra. Zobaczmy, czy tu jeszcze coś będzie ciekawego. Dobra, to mogę rozwalić, ale nic tu nie ma. A tutaj? Chyba mogę otworzyć drzwi. No, mogę. I co tu mamy? Pyk. Potki mamy. O. Uncommon Herb. To chyba było do craftingu jakiś potek. Red Mushroom do questa. Potka. Simple Vial. Nie wiem jeszcze po co, ale wezmę. Coś mamy. Take. No space. Nie wiem co to jest. Więc whatever. I tu mamy skrzynkę jakąś. Tyk. Łuk. No łuku nie potrzebuję. No i chyba tyle. O, tu coś. Take. Jakiś krzyżyk. Nie wiem co to jest. Tu nic nie ma. No dobra, to wychodzimy. O, tu są jakieś kolejne szkielety, a ja muszę 4 chyba zabić do questa. Próbujmy te skille. 1. Birek. Jakieś łatwe te moby. No dobra. Oho. Gracz. Idziemy go walić. Walimy go. I Birek. O, i tyle, padł. Egzekucja. Pyk. Czy miał coś fajnego? Miał plecak. 32 sloty. Czy miał lepszy plecak od mojego? Dobra. Tool belt. Gdzie to się ubiera? Jeden bug. Nie wiem nawet gdzie to się ubiera. To jest problem. Tu? Tu? Tool belt. Tutaj może. Aha, tutaj. Ale to miał takie same jak ja. A bronie? 113. O, to miał lepszą broń. Dobra, hełmik. 2%, hełmu nie mam żadnego. Dobra, on miał ogólnie lepsze itemy od moich. Więc ciekawe. Dobrze trafiłem, że walczył z wilkiem, nie? Więc nie było problemu z nim. Jakieś lepsze bandaże chyba miał. Oczywiście bierzemy grzybki. To. 65 golda. Ory chyba też powinienem wziąć. Też nie wiem. O. Potkę może wywalę. Robimy tak. Nie wiem, nie mam pojęcia co ja tu powinienem brać w tej gierce. To jest właśnie to. Tego nie wezmę. To jest za duże. Wezmę, nie wiem, to, to i to. No i tyle, mam full. A czekajcie, jeszcze to. No. Także myślę, że można już powoli do ekstraktu iść. A ekstrakt jest tam, 400 metrów. Oho, tu chyba gracz jest. A chyba też się chce ekstraktować po prostu. Chyba tak. Nie, albo nie chcę? Nie wiem. No ja się ekstraktuję w każdym razie. No i tak to wygląda. Czyli tak, Dark and Darker i inny Extraction Lootery, tylko że
trochę innym stylu. Bardziej takim RPG-owym, MMORPG-owym, ciężko to nazwać. No i co, i teraz sobie wyciągamy to, co wyniosłem. Bandaże też aż tyle nie potrzebuję. Płotki, to... Bez chyba żadnego nie zrobię. No wbiłem level, tylko co mi dał ten level? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy cokolwiek daje ten level. Aha, można inne skille się odblokowuje na kolejnych levelach. Inne skille po prostu. O, i mastery jest jakieś, drzewko też. No i co? Można wybierać i rzucać dużymi obiektami, albo... Aha, albo po prostu dłużej żyje. No i co? I pewnie muszę najpierw tam dać. A czemu to jest podświetlone? Nie mam pojęcia. I co? To mogę dać learn, tak? Tak. Zrobiłem questa? Tak, zrobiłem. Dobra, no i mam jednego gracza zabitego, nie? 180 golda. Dobra. Póki co tyle. Ale gierka wygląda całkiem fajnie. Jak widzę, już w pełni, bo to jest dopiero demo, to myślę, że na pewno się nią zainteresuje.